Agnieszka Koser-Dudkowska, witam Państwa w poniedziałek 22 czerwca i zapraszam na Jawor Express. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie informuje, że obecnie w mieście potwierdzono 31 przypadków zakażenia koronawirusem, 13 potwierdzonych ozdrowieńców, 139 osób przechodzi kwarantannę nałożoną decyzją administracyjną, 313 osób jest objętych obserwacją epidemiologiczną, 2 osoby są hospitalizowane. Oczekiwał pomocy od opieki. Po wyroku został zabrany do domu pomocy społecznej. Historia, która wydarzyła się panu Adamowi i jego wujkowi Stanisławowi, jest, jak twierdzi pan Adam, nieludzka i niesprawiedliwa. Po prostu nie mogę się dalej zgodzić z tą decyzją i dla mnie to jest próbował takie... Próbował pan działać dalej. Tak, tak, tak i ja tego nie odpuszczę. Pan Stanisław, mieszkaniec Góry Piasku, jest samodzielny, kontaktowy, a przede wszystkim bardzo mocno związany ze swoim domem. Został on w jednej chwili tego domu pozbawiony. Stało się tak na skutek wyroku sądowego, który skierował pana Stanisława do domu pomocy społecznej. Pani z MOPS-u powiedziała mi bezwzględnie, wyrok sądu, tak? Ona to musi odkreślić od ten... Czyli teraz pan musi pierwsze co? Sąd, tak? Do sądu. No raczej tak. Żeby zmienił sąd. Raczej tak. No znaczy jeszcze czekam na tą decyzję z komisji odwoławczej, bo to jest najpierw oni. I oni powinni to oddać, moim zdaniem, powinni to skierować do sądu. Tak. Najbardziej z tego wszystkiego to mnie zirytowała wypowiedź pani z MOPS-u, gdzie po prostu odmówiłem jej, gdzie tam dokumenty tam jest opisane to. Gdzie odmówiłem jej po prostu, że ja wujka jak gdyby mam oszukać i doprowadzić do MOPS-u, do DPS-u. I pani mi odpowiada na to, no to będzie, chce pan być świadkiem, jak będzie traktowany jak zwierzę, gdzie go spętają, zakują, podadzą mu zaszczyk. Czyli słowa pani z opieki. Dokładnie tak. Mi się zdaje, że taka osoba nie powinna w ogóle w opiece pracować. On się zmieni teraz o 360 stopni, zresztą ludzi, bo dzisiaj po nim było widać jak... Ile ma lat? 83. 83 lata. A tym bardziej, że jest z chorobami takimi dość solidnymi, no bo miał trepanację czaszki robioną, ale to ze względu ruchowych, bo stracił ruchomość rąk i nóg. Później miał robione stędy na sercu, nie? Z opinii pana Adama opieka społeczna w nieludzki sposób potraktowała pana Stanisława, ponieważ zabrała go z miejsca, gdzie godnie żył. Fakty są takie, że specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprosili biegłych, aby ci sprawdzili, czy pan Stanisław może sam funkcjonować w swoim domu. To znaczy generalnie było to, wyglądało to w ten sposób, że panie przyszły, był psychiatra, musiałem być przy tym pani psychiatry. No, pani psychiatra bardzo grzeczna i w ogóle od tego momentu wujek jak gdyby się przełamał w stosunku do mnie. Nie? I później no, rozmawiałem z panem psychiatrą i mówię, że ja bym wolał, żeby taką wydała decyzję, żeby wujek został w domu jednak, bo tu jest jego miejsce, a wtedy była tu jeszcze, po prostu to wszystko inaczej wyglądało. No, tu było czarno, tu był piec taki węglowy i zobowiązałem się, że po prostu ja to wyremontuję i wujkowi stworzę warunki takie, gdzie po prostu nie będzie żadnego zagrożenia z zaszczadzeniem czy tam z innymi sprawami. Założę mu ogrzewanie elektryczne, to znaczy centralne ma na prąd. Mimo próśb pana Adama, żeby wujka zostawić w domu, opieka społeczna wysłała pismo do sądu, który wydał wyrok, by umieścić pana Stanisława w domu pomocy społecznej. Dlaczego? Skoro ma stworzone dobre warunki mieszkaniowe, jest samodzielny i oczywiście nie zostałby bez pomocy, pyta opiekun. Tu jest dookoła zrobiony monitoring, tak? Mamy kamery. Oczywiście oprócz od tych pomieszczeń, bo ma swoją intymność, wiadomo. Na tym jest zrobione, także on był, wujek był monitorowany cały czas. Ja nie musiałem być. Ja wystarczył sobie. Tak, 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 ale raz dziennie. Obowiązkowo, bo przykładowo tak jak do zmywarki mu tam wkładałem naczynia. Czyli opieka cały czas, on miał opiekę z pana strony tak, cały tak, czas. Tak, 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 cały czas. No, jest już taką panią, próbowałem załatwiać z tego względu, że no, do pracy. No, będę musiał się pracą zająć. Skontaktowaliśmy się z opieką społeczną, prosząc o wyjaśnienie tej sprawy. W przypadku, gdy osoba, która nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zawiadomienia o tym właściwego sądu, który rozważy na podstawie zebranych materiałów dowodowych i badania biegłego lekarza sądowego zasadność umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej bez jej zgody.
Pomimo iż instytucje w sensie prawnym zachowały się należycie, to pan Adam i jego wujek w sensie moralnym czują się dalej pokrzywdzeni. Wyrok sądu, rzecz święta, niepodważalny i to nie ma co nawet ten. To trzeba odwracać teraz, po prostu od nowa zaczynać wszystko, jak gdyby, nie? To co MOPS zrobił, ja muszę to odkręcić. A jak się to uda, zobaczymy. Chciałbym, żeby to jak najszybciej, nie? Bo... Ja tak tego nie zostawię. Będę walczył o wujka, by mógł wrócić do domu, do swojego domu. Tu jest jego miejsce, mówi opiekun prawny. Jaworznicy muzycy postanowili nagrać wspólnie w sposób zdalny swoją wersję utworu Over the Rainbow. W nagraniu wzięli udział Martyna Bogunia, Kinga Jędrzejek, Bartek Bogunia, Kuba Dębski, Roman Jońca, Tomasz Konopka, Michał Łyb, Kamil Maliszewski, Wojciech Tabak, Paweł Watrzyński. Autorem wideo jest Sławomir Dubiel. Posłuchajmy fragmentu utworu. Clouds are far behind me, behind me. When the trouble melts like lemon drops, high above our chimney tops, that's where. Teraz informacje sportowe. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa powoli są łagodzone. Trochę lepiej dzieje się w świecie sportu. W Akademii Boksu Roberta Gortata przygotowania do mistrzostw idą pełną parą. Akademia stoi bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony. Jest naprawdę mnóstwo dzieci. Podzieliliśmy to na grupy, także jest bardzo fajnie. Umawiamy się na treningi indywidualne, nadrabiamy stracony czas. Albo powiem inaczej, może nie wszyscy stracili, bo część zawodników trenowała ze mną indywidualnie, omawialiśmy się, trenowaliśmy po dwie osoby, także postępy są olbrzymie zrobione przez ten czas, 3 miesięczne. Właśnie, Ewa Białas indywidualnie trenowała u Ciebie do Mistrzostw Polski, czy odbędą się? Tak, wszystkie imprezy zostały przeniesione na drugie półrocze, także wszystkie imprezy będą odbywały się od września. Ewa będzie miała 2 Mistrzostwa Polski, młodzieżowe i seniorskie. Dominik Cieśli to samo, do tego dojdą impreza mistrzowska kadetów, gdzie będzie dorotowawszych. Może jeszcze jakiś kadet dojdzie, no i na pewno będą imprezy dla młodzików. Tam też mamy niezłą ekipę, także będzie nas wszędzie pełno. Właśnie opowiedz coś o doracie Wawrzyk, z tego co się orientuje, to wraca do kadry narodowej? Tak, jestem po rozmowach z trenerem na 4 kadry, do mnie dzwonił, się pytał, czy trenujemy, czy jest w treningu, także ona już w lipcu rusza na obóz kadry, potem w sierpniu prawdopodobnie pojedzie z nami na obóz, no i w sierpniu pojedzie powtórnie na kadrę przed mistrzostwami, międzynarodowymi mistrzostwami Śląska, gdzie będą na obozie się przygotowywały do tych mistrzostw. Ja jestem bardzo zadowolony, Dorota czyni ciągłe postępy. Myślę, że w przyszłym roku, jak już będzie w kategorii juniorek, też ona na samym początku nie będzie stała na straconej pozycji, na pewno będziemy walczyli o medale. Ochrona zdrowia musi być przygotowana na kolejne kryzysy, bo eksperci są zgodni, że epidemie chorób zakaźnych będą coraz częstsze i bardziej dotkliwe niż koronawirus. Zaopatrzenie w tej chwili w środki ochrony indywidualnej pracowników jest dobre, natomiast nadal szwankują albo nadal mamy problem z pewnymi procedurami. I moje rekomendacje dotyczące przyszłości, bo
spłaszcza się trochę ta krzywa wzrostu zachorowań, więc związek zawodowy chciałby ujednolicenia wytycznych dotyczących sposobów postępowania, które płyną z Ministerstwa Zdrowia, z GIS-u, GIP-u. Trochę taki w tym zakresie należałoby wprowadzić wspólne standardy postępowania, bo można powiedzieć, że z czasów eboli wygrywali ci, co te standardy mieli opracowane i wdrożone w całym kraju, jednolite. Cała nasza grupa medyczna powinna zostać wsparta jakimiś aktami prawnymi regulującymi renty dla dzieci rodzinne, renty dla pracowników, jak również powinien być chyba zainicjowany pomysł utworzenia takiego funduszu wsparcia dla walki z COVID, społecznego funduszu wsparcia dla walki z COVID. Działania społeczne w kierunku wsparcia medyków powinny iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, powinny znaleźć formę wspomagania finansowego. To są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują ponadwymiarowo, którzy narażają siebie, swoje rodziny. W związku z tym powinni być odpowiednio do tego ryzyka i tego nakładu pracy wynagrodzeni, a nie są, prawda? Więc to jest tutaj bardzo szeroki pole do działania. Druga sprawa to jest walka o dobre imię służby zdrowia, lekarzy, ratowników, pielęgniarek, dlatego że często oni się spotykają z niesłychanymi zupełnie wyrazami, nie wiem jak to nazwać, nienawiści, czy braku zrozumienia, są im niszczone samochody, spotykają się ze złymi reakcjami. To oczywiście my to rozumiemy, że to wynika z pewnych stanów lękowych, ale trzeba temu przeciwdziałać. No, ci ludzie raczej powinni być noszeni na rękach, a nie podlegać tego typu nieprzyjemnym odruchom społecznym. Musimy zbudować taki bardzo szeroki front, który będzie wspierał prawdziwą reformę służby zdrowia w Polsce. Bez tego nie damy sobie rady i na co dzień, i w przyszłości. Służba zdrowia to jest za poważna sprawa, żeby ją zostawiać politykom, prawda? Bo oni zawsze coś chcą ugrać, a tu trzeba stworzyć pewien ruch społeczny, który na politykach wymoże zajęcie się poważne z reformowaniem służby zdrowia. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w dzisiejszym Jawor Ekspresie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia już jutro.